Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem Marii Grzegorzewskiej. W związku z tym Muzeum Sopotu postanowiło przybliżyć lokalnej społeczności postać pedagogzki. Wspólnie ze Zespołem Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie przeprowadziliśmy projekt, którego finalnym rezultatem jest mural na jednej ze ścian sali gimnastycznej. Mural wykorzystuje cytat Marii Grzegorzewskiej dotyczący pracy z dziećmi. Naszą patronką naszej szkoły jest pani profesor Maria Grzegorzewska. Uznaliśmy, że wypada nawet nam się absolutnie włączyć w przybliżenie w ogóle postaci profesor Marii Grzegorzewskiej, która jest bardzo ważną postacią dla pedagogiki specjalnej na terenie Polski. Mural jest wyrazem słów profesor Marii Grzegorzewskiej. W przygotowaniu dzieci do życia trzeba dawać nie tylko światło, ale i ciepło. I są to słowa profesor Marii Grzegorzewskiej, które są również mottem naszej szkoły. Stąd też wspólny pomysł z panią Eugenią Tyną, która jest projektantką tego muralu, aby było coś wspólnego. Ponieważ mural powstał na ścianie sali gimnastycznej naszej szkoły, w związku z tym, żeby było to coś wspólnego, łączącego naszą szkołę, profesor Marię Grzegorzewską oraz ten nasz wspólny w ogóle projekt realizowany z Muzeum Miasta Sopotu. Projekt jeszcze trwa. Zaczęliśmy od przypomnienia postaci Marii Grzegorzewskiej. Mieliśmy właśnie wykład na temat jej, takiej przypomnienia jej biogramu. To jest dla nas bardzo ważne. Naszym partnerem takim pobocznym, można powiedzieć, jest Aleksandra Szewczuk. Ona ma pracownię tutaj na terenie Sopotu. I dla nas też było ważne, żeby dzieci, które są w tej szkole, uczniowie też jakby wyszli z tej szkoły, tak, żeby mogli też poznać troszeczkę ten świat jakby zewnętrzny. Więc jakby też taką częścią składową były warsztaty pod tytułem Twórczość. No i jaki był mój udział? Właściwie to tylko towarzyszyłam tak naprawdę w umożliwieniu dzieciakom wyjęcia z siebie tego, czego potrzebowali tak naprawdę. Oni podeszli do tego z ufnością, nie musieli tutaj za długo się zastanawiać. Oni po prostu brali te narzędzia, które ja im dawałam i intuicyjnie malowali. I to jest tak naprawdę to, co każdy artysta chciałby, nie? Z taką łatwością wejść po prostu w czystość tworzenia. Takim ważnym elementem tego projektu są warsztaty z Musiconem. Cztery warsztaty, które prowadzę ja i to jest takie narzędzie, Musicon jest takim narzędziem do terapii, do uczenia dźwięku, ale też do kodowania. Bardzo cieszymy się, że będzie też to narzędzie później służyło szkole, bo przez najbliższe miesiące Musicon zostanie tutaj. I też takim elementem jest wykład o szkole, który ja poprowadzę. Będzie to właśnie takie przypomnienie historii tego budynku, ponieważ tutaj były dwie siedziby, była szkoła podstawowa najpierw, a później właśnie swoją siedzibę znalazł Zespół Szkół Specjalnych nr 5. Ważnym takim elementem w czasie tego naszego święta, odsłonięcia muralu, tego wspólnego świętowania, były też właśnie warsztaty, gdzie uczestnicy szkoły, uczniowie szkoły malowali swój jakby mural za pomocą szablonów. Szablony są takimi elementami, które jakby współtworzą ten mural, który powstał na ścianie. Dużym też takim świętem był dla nas wernisaż prac artystów, którzy brali udział właśnie w warsztatach prowadzonych przez Aleksandrę Szewczuk. Ja myślę, że nie jeden profesjonalny artysta byłby pod wrażeniem i czułby się naprawdę zainspirowany tym, co może zobaczyć na tych tutaj płótnach.
swoją odsłonę właśnie miał Musicon, została odegrana melodia i uczniowie zaśpiewali. Naprawdę pogoda nam też dzisiaj bardzo też pomagała, było pięknie, słonecznie, więc mogliśmy naprawdę świętować.